O kurde, Piotr, za co ty się bierzesz? Tak to się robi. Majster, masz hamulce? Nagrywamy drugi odcinek tego dnia, bo znaleźliśmy przepiękny skos, na którym spróbujemy zjechać po prostu i zwyczajnie na przednim kole do tyłu. I jak wy macie podobne skosy w swoich miastach, to przysyłajcie nam zdjęcia, przysyłajcie nam lokalizacje, a my z Dawidkiem będziemy jeździli i robili te wszystkie skosy na wszystkie możliwe sposoby, czyli na dwa, bo więcej nie potrafimy. Jak oni to widzą? Skoro on to wszystko robi w opo, no to dla niego jest... Jak jest? Długi! Długi? Jest prędkość. A. Jo! Pokaż tarczę, daj dotknąć. Gotuję się? Gotuję, bo się popatrz. Jadę ja. Jak twoje wrażenie? Przyspieszaj to kozacko, trzeba bardzo powolutku jechać. Jak macie takie skosy w swoich miastach, to błagam, dawajcie nam zdjęcia, opisy i jakieś porównanie, żeby ktoś stanął, żebyśmy mogli ocenić, jaka to jest wysokość, odległość, kąt i będziemy naprawdę przyjeżdżać i rzeźbić to. No bo to, co tutaj się wyprawia na takich skosach, no to jest nie do opisania. Ale to jest nic, bo tamten skos jest duży, a tu jest mały. No. Na tamtym można fajnie na przednim kole jeździć, a na tym na tylnym. Cudowne. Dłuższego w życiu nie zrobiłem, a to z bomby takie rzeczy. Ale to jest skos! Fajny? Szukamy więcej. Yeah. Za joystick! Majster! Masz hamulce? Tak to się robi! Jakieś sztuczki. Wiesz, że mi w tym momencie jest przykro. I jeszcze bardziej. Yo. Zjeździliśmy się po prostu do tego stopnia, że nie mamy siły na nic, więc kończymy ten odcinek. A wam przypominamy, żeby podsyłać tego typu miejsca, skosy, jakiekolwiek małe, duże, krótkie, długie, a my was będziemy odwiedzali, tak? Oczywiście.